Dobry, tu wasz Andrzej Eisler, Lesi w Beskidach. Pytacie mnie, co z moimi pomidorami w tym roku, bo przez ostatnie 3 lata kręciłem filmy o uprawie pomidora amatorskiej w małym namiocie. Nie wiem, co wam odpowiedzieć. No, są pomidory. Ale jest rok taki, a szczególnie tu u nas w górach. Ja mam pomidory na ponad 600 metrów, namiot foliowy w Żabnicy, w dolinie górskiej, która jest dość chłodną doliną. Jest. Samo to świadczy, że zawsze jest tu od 2 do 4 stopni zimniej niż w węgierskiej górce oddalonej od tego miejsca 6 kilometrów. No i wiecie, jaka wiosna. Nie wiem, jak i w waszych rejonach, ale u nas podejrzewam, że też nie była zachwycająca, a u nas tym bardziej, więc było bardzo zimno. Najpierw był problem w ogóle z nabyciem sadzonek, bo ja kupuję sadzonki gotowe. Tak jak mówiłem kiedyś w szkółce u cierniaka, ale w tym roku bardzo późno tam wystartowali, bo też się bali przymrozki. To jest między Łodygowicami a Kalną, więc to też są góry, tylko że jest tam trochę, że tak powiem, cieplej niż w Żabnicy, ale to jest kilka stopni. No i tak te moje pomidory męczę, chronię przed przymrozkami, które były. W ogóle posadziłem pomidory dopiero w połowie maja. Były jeszcze przymrozki później. No i tak męczę się z nimi. Część sadzonek robiłem sam, one są jeszcze bardzo marne. Dopiero teraz z wilków robiłem, więc dopiero teraz uzupełniłem luki. Ale mam tu ponad 70 krzaków. Mam jakąś bazylię. Niektóre niestety krzaki bazylii nie zauważyłem i ślimaki dokładnie zjadły, a niektóre są. Mam sadzonki dyni, które jeszcze będę sadził, mimo że mamy już 11 czerwca. No i nie ma optymizmu w tym roku, ale pomidory kwitną. Trochę się zawiązało, oczywiście na pierwszym gronie, na drugim to prawie nigdzie. No może na dwóch krzakach jest, są jakieś pojedyncze owoce na drugim gronie. No będą w tym roku późno. Podejrzewam, że nie wiem, czy w czerwcu spróbuję pierwsze pomidory, że będą później niż w inne lata. No jest tu wiele odmian. W zeszłym roku miałem 11 odmian. Teraz nawet nie wiem ile, ale myślę, że podobnie. Też kupowałem sadzonki u cierniaka, ale nie był aż taki wybór jak w inne lata. No i gdzieś jeszcze w Żywcu, w jednym miejscu. Zobaczymy, co z tego będzie. No, jeśli chodzi o pomidory, to wiadomo, że nie będzie tak dobrze jak w poprzednich latach. Chociaż kto wie, no, te zaczną późno rosnąć, o te posadzone małe krzaczki. Może się rozłożą bardziej w czasie w tym roku, bo niektóre są takie małe. Może bardziej w czasie, no i będzie po prostu dłuższy sezon, mam taką nadzieję. Nie wyglądają tak najgorzej. Tak jak mówiłem w filmach poprzednich lat, ja prowadzę pomidory na jeden pęd, więc na ogół nie puszczam na więcej pędów. No i na bieżąco obrywam te, które chcą puścić drugie pędy, i oczywiście wilki obrywam. Będę walczył z liśćmi pod, walczył, no, wycinał liście pod gronami owoców, bo jak już są zawiązane owoce, to te liście tylko przeszkadzają ich w podlewaniu i w pielęgnacji, także
No i w dojrzewaniu owoców, no trzeba też owoce doświetlać. No i taka moja amatorska uprawa pomidora, którą bardzo lubię. Lubię tu spędzać trochę czasu. No wygląda w tym roku tak, jaka była i jest wiosna, jest czerwiec. Dzisiaj jest 11 czerwca, niedziela. W namiocie jest 16 stopni, w namiocie. Fakt, że jest po 8 rano, ale wczoraj wieczorem było 13, czyli no już jest lepiej niż było cały maj na przykład, ale to nie są temperatury odpowiednie dla uprawy pomidora. Jak wiemy, one pochodzą z ciepłych krajów i tam najwięcej się ich uprawia. W Polsce też dużo pod osłonami, ale nawet pod osłonami nieogrzewanymi to ten rok nie jest dobry dla pomidorów. Miejmy nadzieję, że coś się zmieni, nie? Miały być w czerwcu upały, nie ma. Upały też nie są dobre, ale żeby była temperatura chociaż 20 stopni, jak było przez, nie wiem, ostatnie kilka dni czerwca, no to by było dobrze, a już znowu trzeci dzień jest chłodniej, w dzień nawet, nie? No więc, no tak to wygląda. Trochę owoców już jest zawiązanych. Później będziemy próbować, ale będą pyszne, jak zawsze. Z utęsknieniem czekam na swoje pomidory. Jeśli chodzi o pasiekę i pszczoły, to właśnie doprowadziłem sobie wodę tu na tą działkę. Także będzie mi służyć, będzie i pomidorom moim służyć. Jest wodociąg, o. Ale mam kranik. Będzie służyć pomidorom. No oczywiście pszczoły też będą miały bliżej do wody, bo zainstaluję dodatkowe poidełka. Chociaż tu miałem małżera, także nie było źle. Ale będzie go łatwiej napełniać. No i oczywiście pracowały ostatnie dni pięknie, ale teraz przestój. Pewno nawet jak były jakieś pożytki, prawdopodobnie borówka, malina, no to mniej nektarują, skoro jest tak chłodno. Chociaż widzę, że latają, ale to takie latanie, no, głównie pyłek noszą. No, ale zaglądałem, jest tam już trochę miodu. Kilka rodzin udało mi się uratować i mam odkłady przeciwrojowe na krzusówce. 6 chyba. Także to dużo. Nie wiem, jakieś roje złapałem. Jakiś na pewno był mój, a jakiś kolegi tam obok. No i to by było na tyle. Niedziela, 11 czerwca. Wiosna bardzo w tym roku spóźniona i zimna. No ale jest pięknie, zielono. Ptaki śpiewają. Na zewnątrz temperatura 13 stopni, w namiocie już 16. Trzymajcie się zdrowo. Hej.